Witam Państwa serdecznie w kolejnym naszym odcinku programu pod tytułem W oczekiwaniu na wolną Polskę. W programie, pozwolę sobie przypomnieć, opowiadamy o historii polskiej emigracji, emigracji z lat 1945-1989, tej emigracji trudnej, politycznej, tej emigracji, która jechała w jedną stronę i już nie miała możliwości powrotu do wolnej ojczyzny. Setki, tysiące ludzi wyjeżdżało z okupowanej przez Sowietów Polski i znajdowało nowe domy. Byli też tacy, którzy wyjechali po to, żeby za chwilę wrócić. Ta chwila trwała czasem wiele lat. Państwa i moim gościem w dzisiejszym programie jest pan Piotr Jegliński. Witam, panie Piotrze. Witam postać państwa. Znakomita, znamienita, opozycjonista, emigrant, banita. To rzadko się zdarza w historii powojennej Polski Ludowej, żeby ktoś wyjechał za granicę i miał zakaz powrotu, stawał się banitą. Dzisiejszy odcinek zatytułowany Polska emigracja nad Sekwaną właśnie będzie opowiadała o losach ludzi, którzy znaleźli się w drugiej połowie XX wieku właśnie nad Sekwaną, znaleźli tam swój nowy dom, choćby na chwilę, i budowali swoją ojczyznę, czy wizję swojej ojczyzny właśnie w tym kolorowym wówczas Paryżu. No i dzięki Bogu po wielu latach mogli wrócić do Polski. Piotr Jegliński, dzisiaj nestor polskiej historii, opowie o swoich losach, opowie o historii polskiej emigracji, opowie o rządzie londyńskim, o swoich kontaktach z rządem londyńskim, a także o swojej działalności antykomunistycznej, ponieważ gdy tylko znalazł się na obczyźnie, podjął czynną walkę z komunistycznym reżimem, który zniewalał nasz kraj, czyli dzisiaj wolną Polskę. Panie Piotrze, od czego się zaczęło? No, przede wszystkim muszę tu zrobić parę sprostowań, bo ja nigdy nie byłem żadnym emigrantem. Ja wyjechałem po trzech nieudanych próbach otrzymania paszportu. Wyjechałem w 1974 roku na stypendium Instytutu Katolickiego. Studiowałem na KULU, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, historię. W 1974 roku w końcu, za trzecim razem, dostałem ten paszport i wyjechałem na roczne stypendium. Ale w ogóle do tego wyjazdu się przygotowywałem, bo miałem pewien cel, a mianowicie skontaktowanie się z polską emigracją niepodległościową. Moi rodzice działali w podziemiu antykomunistycznym po wojnie. Moja mama była łączniczką dowództwa Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego, a po wojnie była w Wilnie. I może te tradycje spowodowały, że ja stanąłem dalej na tym szlaku, takim samym. Oprócz tego jeszcze miałem wuja, który wrócił z emigracji w 1957 roku, który był szefem gabinetu marszałka Piłsudskiego i ostatnim wojewodą nowogródzkim do 17 września 1939 roku, pułkownik Adam Ludwik Korwin-Sokołowski. Także ja miałem już możliwości zupełnie inne, ponieważ znałem ludzi na Zachodzie, znałem ludzi, którzy działali na rzecz Polski. Między innymi miałem kuzyna, który był zastępcą Nowaka Jeziorańskiego. Był to Paweł Zaremba, doskonały historyk, którego audycji słuchałem często przez Wolną Europę.
kiedy znalazłem się, a jeszcze muszę się cofnąć parę lat. Otóż kiedy zacząłem studia, rok akademicki 69-70, na moim roku było dwóch młodych ludzi, z którymi żeśmy się bardzo szybko poznali i dogadali. Mieliśmy podobne poglądy. Był to Janusz Krupski, który no niestety zginął z panem prezydentem w Smoleńsku w 2010 i Bogdan Borusewicz. I myśmy marzyli o, bardzo często rozmawialiśmy o tym, jak można Polskę wyswobodzić z jarzma komunistycznego. Starsi profesorowie często do nas mówili: wy jesteście młodzi, nie ryzykujcie, bo przecież te Sowiety będą trwały jeszcze latami. Daj Boże, żebyście dożyli tego momentu, bo my na pewno nie dożyjemy. Myśmy zaczęli od razu, ja miałem taką naturę, że uważałem, że trzeba coś robić i mój wuj, właśnie stary konspirator jeszcze z czasów carskich, opowiadał, jak to w 1905 roku w Lublinie wydawali jakieś pisemka ze swoim bratem na powielaczu hektograficznym, czyli spirytusowym. I te opowieści szalenie mnie ekscytowały, i no ale gdzie tu powielacz zdobyć? W 1972 roku dotarła do mnie francuska książka profesora Janusza Zawodnego Katyń, Massacre dans les forêts. Katyń, zbrodnia w lesie. Postanowiłem, pokazałem tą książkę Bogdanowi Borusewiczowi i postanowiliśmy tą książkę odbić. I no, żeby odbić, potrzebny był papier, prawda, fotograficzny. Ja, żeby nauczyć się, zapisałem się na kursy fotografiki z historią sztuki. I ten egzemplarz został odbity i osoba, która to kupiła, przyniosła papier fotograficzny, bo myśmy nie mieli pieniędzy, no otrzymała ten egzemplarz. On miał grubości chyba 10 centymetrów, no ale to nie rozwiązywało. Wykonałem jeszcze jakieś tam drobne ulotki, wykonywaliśmy, no ale najważniejszą rzeczą to był kontakt z Zachodem. I ten kontakt nawiązała moja mama, która była współzałożycielką Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim i z wystawą teatralną pojechała do Monachium. I tam nawiązała kontakt ze swoimi kuzynami, Zarembami. Wuj Paweł był właśnie, tak jak wspominałem, wicedyrektorem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mama przywiozła wtedy takie pismo na antenie, które wydawała Wolna Europa. No i to było coś zupełnie niesłychanego, no czyste szaleństwo, bo przywiozła chyba 10 kg literatury w jakichś skrzyniach poplombowanych, gdzie były rekwizyty teatralne. I ten kontakt został nawiązany i wtedy właśnie wuj Paweł powiedział, no jeżeli on uda się mu wyjechać, to żeby do nas zadzwonił. Ja po przekroczeniu granicy zaraz zadzwoniłem do Monachium, pojechałem do Paryża i stamtąd przyjechałem do rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Tam poznałem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którego oczywiście dobrze znałem. Jego głos był mi znany ze wszystkich tych audycji. Tam też siedziałem prawie miesiąc, bo wywiozłem z kraju około 400 stron dokumentów. Te dokumenty z Bogdanem żeśmy zmikrofilmowali
I ja to włożyłem do takich, kupiłem masę produktów, bo wyjeżdżałem mając $100 w kieszeni i nie wiedziałem, co się będzie działo. Stypendium było bardzo mizerne. I udało mi się wywieźć te dokumenty i potem na ich podstawie były opracowywane audycje. I tak to się zaczęło. Oczywiście za sprawą właśnie kuzynów polecono mnie Jerzemu Giedroyciowi. I zaraz po przyjeździe pojechałem do Maison Lafitte, poznałem całą ekipę paryskiej kultury. No i tak to się zaczęło. Jak to się stało, że został pan banitą? No to zaraz po przyjeździe, pierwsza rzecz, to zacząłem wysyłać książki kolegom, bo byliśmy przecież historykami, no ale tych podstawowych źródeł nie było. Za książkę kultury, czy za książkę wydawaną na emigracji można było pójść do więzienia. Nasz kolega, w tym czasie studiujący, student Madała, został skazany bodajże na 4 lata więzienia za posiadanie bez ostatniego rozdziału generała Andersa. Także ja zacząłem wysyłać te książki. Było to bardzo trudne, bo wtedy wszyscy ludzie się panicznie bali. Przemycenie jednej czy dwóch książek, no to był wielki wyczyn. Ludzie trzęśli się ze strachu, trzeba było jakoś przekonywać, tylko nieliczni brali. Te książki zaczęły płynąć no, takim strumyczkiem, zrazu małym, a potem zobaczyłem, że to wszystko idzie bardzo wolno. Zatrudniłem się we włoskiej restauracji, to była pizzeria, która się nazywała Casa Nostra, proszę nie mylić z Cosa Nostrą, ale prowadzona była też przez Sycylijczyków. I tam pracowałem i za pierwsze pieniądze kupiłem mały powielacz, taki jaki służył w szkołach do odbijania jakichś tam 100-200 egzemplarzy. Ten powielacz został wysłany przez Teatr Kulu, który przyjechał, Leszka Mądzika w 76 roku i w maju w Londynie spotkałem członka tej trupy teatralnej, Wita Wojtowicza, z którym ten powielacz żeśmy rozmontowali na części. Bowiem Wit uznał, że on nie może tego przewieźć w całości, bo wielkie ryzyko wpadki było. No, trzeba wiedzieć, że wtedy słowo powielacz to było równoznaczne z pistoletem maszynowym. Jakby ktoś komuś proponował wysłanie pistoletu maszynowego. Ja nawet mam list, kiedy powiedziałem, zawiadomiłem Nowaka Jeziorońskiego, że wysłałem powielacz. On napisał do mnie list, że mi tego zabrania robić, bowiem będą procesy polityczne, najlepsza młodzież pójdzie siedzieć i nie będzie komu walczyć o wolną Polskę. Ten powielacz zaczął działać jeszcze przed wydarzeniami w czerwcu 76. Potem zacząłem wysyłać coraz więcej, także do pierwszych miesięcy 77 roku wysłałem prawie 10 powielaczy, na których do różnych środowisk, do środowiska, które potem założyło kwartalnik spotkania, do Ruchu Młodej Polski, do środowisk związanych z KOR-em. Na tym powielaczu powstała, na początku się nazywała
niezależna oficyna wydawnicza, nowa, a pierwsza nazwa to była nieocenzurowana oficyna wydawnicza. I tak się zaczęła ta rewolucja powielaczowa. W tym czasie ja zdecydowałem się, uważałem, że na tym pierwszym powielaczu jakieś ulotki powstawały. Uważałem, że to jest za mało. No ale ponieważ dochodziły do mnie takie sygnały, różni ludzie mówili mi, słuchaj, no bardzo dobrze, ale ty siedzisz w Paryżu, jesteś bezpieczny, a tam nie żądaj od ludzi, żeby więcej działali, dlatego że oni się narażają, oni pójdą do więzienia. I ja, żeby dać jakiś taki przykład, że ja również się narażam, miałem wtedy jeszcze perelowski paszport, wsiadłem w pociąg i pojechałem do Drezna. Wtedy obywatele demoludów mogli wjeżdżać do państw satelickich typu Węgry, Jugosławia, ale do Drezna to raczej nikt nie próbował wjechać, do DDR-u, bo to był obóz wojskowy. Kiedy przygotowania do tego trwały parę miesięcy, bowiem no, wszyscy sobie zdawali sprawę, jak wyglądają realia. Ja ten teren dobrze znałem, bowiem w latach 72-73, rok po roku, jeździłem w czasie wakacji razem ze studentami SGGW na zbiory jabłek i wiśni w takim DDR-owskim kołchozie, kooperatywie. DDR, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna. Tu musimy wyjaśnić, żeby nasi młodsi widzowie wiedzieli, i to, o czym rozmawiamy. Ten kraj był specyficzny. Po pierwsze, był wyludniony. Bardzo wiele kobiet, z przewagą kobiet, mężczyzn się widziało jeszcze takich z kikutami po rękach, nogach i tak dalej. Bardzo wielu inwalidów. I był to wielki obóz wojskowy. Codziennie przejeżdżały ulicami na przykład Drezna konwoje. I do Drezna pan przywiózł powielacz? Tak, i do Drezna przywiozłem, miałem taki wielki plecak, który kupiłem w Anglii, Carrymore. Włożyłem ten powielacz tylko taką kalkę, na której się odbijało teksty. I przywiozłem dwie walizy książek. No to było czyste szaleństwo, ale ja sobie powiedziałem tak, jeżeli mają mnie złapać za 3-4 książki, to jest to samo, co to już nie ma żadnego znaczenia. I udało mi się przejechać i tam w Dreźnie, w akademiku przyjechał właśnie Janusz Krupski i jak zobaczył tą ilość książek, to się załamał i mówi, jak ja to wezmę w ogóle, jak ty sobie to wyobrażasz? Ja mówię, no to jedź po kolegów do kraju. I on wrócił i jeszcze w dodatku poprosiłem go o jakieś dokumenty opozycyjne. Wtedy to były początki KOR-u i Janusz przyjechał z powrotem z jakimiś posiłkami. Przyjechał tam też właśnie Wit Wojtowicz i przywiózł trochę dokumentów, jakieś pierwsze komunikaty KOR-u, nie pamiętam, czy to był numer trzeci, czwarty, czy jakieś pierwsze dokumenty. Natomiast potem jeszcze inni koledzy przyjeżdżali, ja byłem tam 5 dni i spotkania odbywały się, bo wiedziałem, że jedyne miejsce, gdzie nie zwróci się uwagi, to była Galeria Drezdeńska. Galeria obrazów założona przez Augusta II, króla Polski. Także Drezno, na wszystkich budynkach starych, prawda, były emblematy Królestwa Polskiego i Litwy.
Natomiast ten powielacz, który przywiozłem, resztę książek włożyłem do skrytek bagażowych, a powielacz zawiozłem, pojechałem na cmentarz, na stary katolicki cmentarz, gdzie były groby wielkiej emigracji. Tam leżał między innymi generał z powstania Kościuszkowskiego, Skarbek Wojczyński i wiele innych postaci. I tam w krzakach zostawiłem ten powielacz, bo to była najniebezpieczniejsza rzecz. I potem z kolegami pojechaliśmy i oni odebrali i przerzucili do Polski. I to był drugi powielacz, który doszedł do kraju. Kiedy pan trafił w środowiska emigracji polskiej w Paryżu, a później w Londynie, jak pan zastał, w jakim stanie ducha pan zastał tych ludzi wówczas? To była końcówka lat 70. ubiegłego wieku. To była połowa lat 70. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że na pierwsze pana pytanie, jak stałem się banitą, no to właśnie to dostarczenie ogromnej ilości literatury pojawiającej się w środowiskach w Lublinie, w Warszawie, zwróciły uwagę Służby Bezpieczeństwa. W międzyczasie wysłano mi właśnie człowieka, który na początku udzielił nam schronienia w akademiku w Dreźnie. On nie był w ogóle związany, no ale potem bezpieka uczyniła z niego tajnego współpracownika i dali mu misję, żeby mnie zwabić jeszcze raz do Drezna. I to się nie udało. Z zadań, które on otrzymał, zresztą o tym napisał w oświadczeniu do redakcji kwartalnika Spotkania, miał mnie sprowadzić w granice PRL. Ale z tego, co on mówił, no, zastanawiali się, czy mnie w jakiś sposób wyeliminować. To się tak eufemistycznie nazywało, czyli albo otruć, albo porwać. I od tego czasu, kiedy ten agent został aresztowany przez francuską policję, która wpadła na jego trop, kiedy on został zaresztowany, w miesiąc potem władze PRL-u, czy w dwa miesiące, oskarżyły mnie z artykułu 124, to jest szpiegostwo. Kto wchodzi w sprzysiężenie z obcym mocarstwem na szkodę żywotnych interesów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a ja jeszcze miałem dodane, oraz jej sojuszników, ten podlega karze od 5 lat do kary śmierci. Bowiem ja w tej przesyłce, którą osobiście przywiozłem, przemyciłem ulotki w języku polskim i rosyjskim do armii sowieckiej, które napisałem i potem rosyjska emigracja mi pomogła je wydrukować, oraz były książki w języku rosyjskim. Także od tego czasu stałem się banitą. Po prostu już nie mogłem przyjechać do kraju. No mogłem oczywiście, ale poszedłem do więzienia. Nie wiadomo, co by się ze mną stało. I wtedy wszedł pan takie codzienne życie polskiej emigracji. Tak, dla mnie to, przyznam się, że był ogromny szok, bo miałem w kraju kochaną babcię, która miała już wtedy po 80, młodszą siostrę, która studiowała na KUL-u, i mamę. I oni byli najbardziej doświadczeni, bo tam do naszego domu bez przerwy wpadała bezpieka, tam wpadała ta grupa między innymi kapitana Piotrowskiego i innych oprawców, przeprowadzając różne rewizje.
Natomiast, no i wtedy to już działałem z otwartą przyłbicą, bo trzeba dodać, że do czasu mojej demaskacji ja żyłem konspirując w konspiracji. To znaczy, nigdzie się na tym firmamencie emigracyjnym nie udzielałem. Jedynie to bardzo dyskretnie jeździłem i widywałem się z Jerzym Giedroyciem. Natomiast od tego czasu już zacząłem jeździć do Londynu. Poznałem władzę RP na uchodźstwie. Poznałem prezydenta Raczyńskiego, uroczego, starszego pana, który mnie szalenie zaimponował, bo był człowiekiem już częściowo ociemniałym, a posiadał ogromną wiedzę. Z nim się rozmawiało tak, jak gdyby on wyjechał wczoraj z Warszawy. Poznałem też późniejszego prezydenta, a wtedy premiera rządu na uchodźstwie, Kazimierza Sabata. A po nim poznałem też Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie. Także poznałem również środowiska emigracyjne, które wtedy jeszcze w tych 70-tych latach no, niewiele się działo i był taki troszeczkę marazm. To znaczy istniały oczywiście wydawnictwa bardzo aktywne w Paryżu, paryska kultura, w Londynie wydawnictwo Andrzeja Stypułkowskiego, syna jednego z uczestników procesu moskiewskiego. Andrzej miał dwa wydawnictwa. Jedno wydawało książki po rosyjsku, a drugie Polonia Bukwant. I to był człowiek, który mi szalenie pomógł, utwierdził mnie, że to ja powinienem zacząć wydawać książki. Ja nie przypuszczałem, że wir historii wrzucił mnie w takie miejsce, gdzie przez to poznałem niebywałych ludzi. Poznałem też polityków europejskich, zaczynając od prezydentów Francji, polityków włoskich, belgijskich, angielskich, amerykańskich. Moje życie się radykalnie zmieniło, bo właściwie byłem w ciągłych podróżach. Andrzej Stypułkowski, o nim chcę powiedzieć, bo jest to postać zapomniana i niesłusznie, on dokonywał cudów, bo wydawał książki, starał się je też organizować kanały do Polski i z nim mi się bardzo dobrze współpracowało, bo nie czuło się w nim, że to jest człowiek, który uciekł ze swoim ojcem zaraz po wojnie, jak tylko ojca zwolnili z Sowieci po chyba, nie wiem, paru latach po procesie moskiewskim. On został zwolniony. No i jak tylko się znalazł na terenie Polski okupowanej przez Sowiety, uciekł ze swoim, no już jeszcze chyba niepełnoletnim, a może już pełnoletnim synem, który walczył w czasie Powstania Warszawskiego. Poznałem naprawdę wiele fascynujących postaci życia emigracyjnego. No tak jak powiedziałem, ta emigracja jeszcze do lat, tak do roku gdzieś tak 77 była trochę, może bym tak określił, no nie miała tej pożywki. Dopiero jak z kraju zaczęły przychodzić informacje o rodzącym się ruchu oporu. Ja zresztą byłem takim głównym
wtedy kanałem informacyjnym dostawałem informacje z kraju i przekazywałem je do wolnej Europy, bo jeszcze wtedy, na samym początku tych 70-tych, w tych 70-tych lat, ta wolna Europa była czymś przerażającym dla wielu ludzi. Ludzie się bali, prawda, że mieć kontakt z wolną Europą. Władze straszyły, stale tu się jakieś filmy pojawiały o tematyce prawie że szpiegowskiej, prawda, że to są banda szpiegów, jakieś takie wolna Europa były. Kiedy ja wyjechałem, to akurat szły takie cykle rozmów z kapitanem Czechowiczem, agentem, którego zwerbowała bezpieka w wolnej Europie. No i ja w tym czasie właśnie, już po tych rewelacjach byłem w Monachium, no i pierwsza rzecz to poprosiłem, żebym ja mógł pójść do radia, zobaczyć. I Nowak Jeziorański nie chciał się zgodzić na początku, bo uważał, że mnie mogą gdzieś sfotografować, a jeszcze nie zapominajmy, że to był czas, kiedy ja zamierzałem wrócić do kraju. No ale udało, jakoś mnie wprowadzono i dla mnie to były no, niezapomniane chwile, kiedy poznałem czołowych publicystów, Jadwigę Mieczkowską, czyli Aleksandrę Stypułkowską, czy Tadeusza Rzęczykowskiego, który był też jednym z zastępców Nowaka Jeziorańskiego, szefa akcji N, tej dywersji antyniemieckiej i antysowieckiej. No i cały szereg, ja już w tej chwili, no być może bym nie chcę wymieniać tych nazwisk, bo właściwie poznałem całe spektrum emigracji niepodległościowej od Lidii Ciołkoszowej do Jędrzeja Bieleckiego z narodowych działacza Stronnictwa Narodowego, jak i również Piłsudczyków i no wszystkie te tendencje, które były reprezentowane w polskim parlamencie na uchodźstwie, czyli Radzie Narodowej. Trafił pan również, o czym już pan powiedział, do Maison Lafitte, czyli do kultury paryskiej, czyli do takiego matecznika polskiej kultury narodowej. Tak, ja byłem, tak jak powiedziałem, to była właśnie pierwsza moja wizyta w parę dni po pojawieniu się w Paryżu, już po powrocie z Monachium. Pamiętam ten wieczór, kiedy zostałem zaproszony na kolację i oni mnie wypytywali, a kto jest znany, a czy czytelnicy znają Herlinga Grudzińskiego i tak dalej. No potem z czasem poznałem Józefa Czapskiego, z którym miałem zaszczyt współpracować, żeby mi pomóc. Zygmunt Hertz, który był takim spiritus movens paryskiej kultury, można powiedzieć ministrem spraw zagranicznych kultury, zaproponował mi, ja mieszkałem wtedy, miałem stypendium, mieszkałem wtedy w klasztorze księży misjonarzy w samym centrum Paryża. Zaproponował mi w imieniu Czapskiego, żebym robił dla niego zdjęcia jego obrazów jako dokumentację. No i to były pierwsze moje jakieś takie l'argent de poche. I tak poznałem tego cudownego człowieka, niezwykłego, z którym przeprowadziłem setki, dziesiątki godzin rozmów. No a potem miałem możliwość wydania jego książki Na nieludzkiej ziemi, znacznie rozszerzonej, w której on odszyfrował cały szereg nazwisk ludzi. A w ogóle
najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła wtedy w moim życiu, to któregoś dnia do klasztoru, gdzie mieszkałem, nagle przyszła pani Teresa, profesor Uniwersytetu Katolickiego, pani Teresa Berska. I pani Teresa była asystentem kardynała Wojtyły, asystentem świeckim, bo było dwóch asystentów. Jeden to ksiądz Tadeusz Styczeń, późniejszy profesor, najbliższy człowiek późniejszego Ojca Świętego. I myśmy mieli wykłady z kardynałem, który to były wielkie wydarzenia, prawda? On miał te wykłady, a potem ćwiczenia były właśnie z księdzem Styczniem. I pani Teresa właśnie wtedy przyszła do klasztoru, ja byłem zaskoczony, i powiedziała: ach, ja tutaj przyjechałam z prośbą od kardynała Krakowskiego, tak mówiono o Wojtyle, i poprosiła mnie o nóż. No więc byłem bardzo zdziwiony, ale miała przy sobie walizeczkę, której w pierwszej chwili nie zauważyłem. No i kiedy przyszedłem z nożem, bardzo zdziwionym, postawiła tą walizkę na biurku, na takim stoliku, i zaczęła pruć podszewkę. I po czym kolejna wyjmowała kartki, i jak już wszystkie te kartki były wyjęte, powiedziała: panie Piotrze, z tym do pana przyjechałam. I to były wspomnienia z Kazachstanu księdza Władysława Bukowińskiego. To był 70. bodajże 7. rok, i pani Teresa powiedziała: ksiądz kardynał prosił panu przekazać, prosił, żeby pan to wydał, a jeśli pan tego nie może wydać, to żeby za wszelką cenę jakieś wydawnictwo emigracyjne to wydało. I dodała: kardynał powiedział, że to będzie przyszły polski święty. Proszę sobie wyobrazić, to było w 3 lata po śmierci księdza Bukowińskiego w Karagandzie w Kazachstanie. I kilkadziesiąt lat później byłem w Karagandzie na uroczystościach beatyfikacyjnych i w czasie mszy wręczyłem nuncjuszowi apostolskiemu, który był delegowany przez Benedykta XV, był uczestniczył, przewodniczył uroczystości beatyfikacyjnej. I ta w tej książce jest we wstępie, który napisał specjalnie do tego ksiądz kardynał Dziwisz, właśnie powiedział, że to było życzenie papieża, że mnie tą książkę wydał. I ta książka, no, zmieniła, mogę powiedzieć, moje życie. Tak się widocznie opatrzność pokierowała, żebym stał się wydawcą, co czynię do dzisiaj. Z pana pobytem na emigracji, czyli właściwie na uchodźstwie, bo to tak można nazwać, wiążą się też dramatyczne chwile, próby zabójstwa, zlikwidowania pana przez służby bezpieczeństwa, przez specjalnie wysłanych agentów. Tych prób były tam na zachodzie dwie, tak? Jak to wyglądało? Jak do tego doszło? Jak się panu udało przeżyć? No wiem, że Telewizja Polska zrobiła nawet sztukę teatralną pod tytułem Operacja Reszka, bo tak się nazywała ta operacja likwidacji Piotra Jeglińskiego. Na szczęście się nie udała. No więc jak to wyglądało? No więc tak jak już wspominałem, że
pierwotnie w 1978 roku wysłano tegoż studenta, który studiował w Dreźnie w Technische Schule, czyli w takiej politechnice, wysłano do Paryża o zadanie mnie sprowadzenia do DDR-u. To był człowiek kompletnie steroryzowany przez bezpiekę i w końcu on się załamał i wyznał to wszystko. Go poprosiłem, ponieważ podejrzewałem, że to może być jeszcze jakiś podwójny tam, podwójna prowokacja, żeby to wszystko opisał. On to wszystko opisał i wtedy myśmy chcieli, żeby on został na Zachodzie, bo powiedzieliśmy, że grozi mu przecież aresztowanie po tym, że ujawnił. Ujawnił też nazwiska funkcjonariuszy, między innymi późniejszego pułkownika Wojciecha Czerniaka. W tym filmie, który był w telewizji polskiej, no, on występuje jako Wojtas, ale jego nazwisko jakoś się nie pojawiło. I Chaszewski miał za zadanie, oprócz tego, że zwabić mnie albo do DDR-u, a jednocześnie w tych przygotowaniach, w czasie tych przygotowań, gdzie go przeszkolono do szpiegowskiego zadania, uczono go jakichś szyfrów, jakieś niesamowite. Poza tym ja dowiedziałem się, ja byłem przerażony tym, co on opowiedział. Bo ja po prostu mieszkałem w tej celi, która miała może, no, nawet nie miała 15 metrów kwadratowych, zawalonej książkami, bo tam miałem ten magazyn tych pierwszych książek, które wydałem. A tutaj dowiedziałem się, że mam potężną jakąś sieć, organizację, że to wszystko. I wyłonił się, no, rzeczywiście przerażający, mroczny obraz mojej osoby. Wtedy też się dowiedziałem, ci ubecy powiedzieli Chaszewskiemu, no, że jeżeli się uda, to Chaszewski miał być na moje miejsce, tak sobie wyobrażali naiwnie, wstawiony, a ja wyeliminowany. No i straszono go, że jeżeli on tego nie wykona, to my jesteśmy grupą bezwzględnych ludzi, że jego znajdą pokrajanego w kawałeczki w sekwanie. No i że ja będę wyeliminowany. No ta eliminacja, jak się potem okazało, bo całe, kompletne materiały, no może bez szczegółów, zostały odnalezione wiele lat temu w archiwach IPN-u, operacja Reszka, gdzie to wszystko jest dokładnie opisane. I była notatka, że na polecenie kierownictwa szczegóły operacji zostały zniszczone. Znaczy widocznie tam było, jakie to miało być, bo pewno jakie trucizny miały być użyte i tak dalej. W międzyczasie ten Chaszewski został zaresztowany, a ja oskarżony o szpiegostwo, prawda? No bo chodziło o to, żeby przestraszyć wszystkich ludzi ze mną współpracujących w kraju, żeby oni się bali, prawda, kontaktować. No, no i druga próba, jeszcze bardziej poważna, pojawiła się, to był 84 bodajże czwarty rok, wysłano agenta zwerbowanego we Wrocławiu, który należał do NZS-u i on z poleceniami, z listami polecającymi od Adama Michnika i Jacka Kuronia przyjechał do Paryża i pierwotnie ta operacja miała się skończyć podpaleniem paryskiej kultury. W tych dokumentach operacji Vidal, bo taki pseudonim miał Piotr Paćkowski, ów agent, powiedziane, że Agora, bo taki pseudonim miała kultura, podpalenie, a Reszka, czyli ja,
środki chemiczne, bo potem przekierowano go na mnie. To znaczy, na czym to polegało? Otóż on poprosił, spowodował, że Jerzy Giedroyć zwrócił się do mnie, żebym jego przyjął i pomógł mu przepisać jakieś teksty, które on pisał dla Barbary Toruńczyk w Paryżu. I kiedy się zaczął się u mnie pojawiać, ja powiedziałem, że proszę bardzo, ja mam maszynę do pisania, może on sobie przepisywać. Prawda? I tak się cała ta historia rozwinęła, która się zakończyła jego kompromitacją. Ja zresztą, to po pewnym czasie bardzo szybko się zorientowałem, że to jest jakaś bardzo podejrzana figura. No teraz w świetle tych dokumentów, które znaleziono w IPN-ie, no wynikało, że oni mieli duże, że bezpieka miała bardzo duże oczekiwania od tego agenta, bo podkreślali, że jest rosły, wyćwiczony fizycznie alpinista, bo to trzeba powiedzieć, i podjął się tak zwanych agresywnych działań. I ten w międzyczasie, kiedy ta operacja trwała, do mnie przychodził Tomasz Turowski. Postać, wtedy nikt nie wiedział, kto to jest, prawda? Przychodził w koloradce jako jezuita i któregoś no potem się okazało, już wiele, wiele lat później, że był to agent w środowisku Jana Pawła II, kiedy zaczął palić się mu grunt pod nogami, zaczął przerzucony, został do Francji, a potem uciekł do Polski Ludowej, rzucając sutannę. Natomiast wtedy właśnie, kiedy któregoś razu przyszedł, ja już podejrzewając też Turowskiego, podsunąłem mu taką hipotezę, że ten Paćkowski jest agentem francuskim, że został zwerbowany przez Francuzów. I wynikła zabawna historia, bo w teczce operacji Vidal, bo tak to się nazywało, bo taki pseudonim miał Piotr Paćkowski, ten agent, był wpleciony meldunek źródła, już nie pamiętam numer, bo Turowski miał 4 pseudonimy sugerujące, że to są 4 osoby. I w jednym z takich meldunków napisane było, że on był przy tym, jak ja przekazywałem, że człowiek z 14 Wydziału, czyli nielegałów, był przy tym, jak ja mówiłem, że ten Paćkowski jest podejrzanym typem i że jest prawdopodobnie przekręconym przez agentem francuskich służb specjalnych. I od tego czasu zaczęła się zabawna historia, że ten agent rwał się do pracy, rezydentura wywiadu w Paryżu, panicznie się go bała, ale nie chciała go do końca stracić, bo też do końca nie wiedziała, co to jest. No w końcu spróbowano jego w jakiś sposób zwabić do Czechosłowacji. To się nie udało, no i cała operacja została zamknięta. I tam właśnie, trudno powiedzieć, bo tam były tylko podane, że on miał pobrać środki do wypełnienia tej operacji, żeby się udała, środki te chemiczne pobrać z jakiejś jednostki wojskowej. No ale na szczęście się nie udało. Nie udały się zamachy. Pan dzięki opatrzności Bożej przeżył. Ale teraz chciałbym zapytać o pana kontakty z Solidarnością, z emigracją solidarnościową, postsolidarnościową, po stanie wojennym i o pana działalność
właśnie w ruchu solidarnościowym na Zachodzie. Tak, no od początku wybuchu Solidarności włączyłem się w to. Nawet zostałem honorowym członkiem regionu środkowo-wschodniego Solidarności. No a potem i w tym czasie przyjmowałem i konwojowałem, jeśli tak można powiedzieć, byłem takim cicerone, jeśli chodzi o niektórych działaczy po Paryżu, nie tylko. Byłem na spotkaniu między innymi z francuskimi związkami zawodowymi, Force Ouvrière. Zorganizowałem spotkanie z premierem Francji w Morois w l'Hôtel Matignon, siedzibie premierów Francji, gdzie ustaliłem z Anną Walentynowicz, że ona poprosi Francuzów, żeby zorganizować konferencję międzynarodową na temat Polski, bo wtedy mówiono, były te ruchy wokół Polski, wojsk sowieckich i baliśmy się, żeby się nie powtórzył Afganistan. No, Francuzi bardzo sympatycznie przyjął premier ją, ale nic z tego nie wynikło. Także no, uczestniczyłem w bardzo różnych też delegacjach Solidarności. Między innymi miałem w Rzymie byłem razem z delegacją, w której był Janusz Rożek, między innymi, i inni działacze. Oni byli też przyjęci przez Ojca Świętego. Także bardzo się udzielałem. No i starałem się wykorzystać ten okres czasu, żeby jak największa pomoc doszła do kraju, bo zdawałem sobie sprawę, nie miałem żadnej wątpliwości, że komuniści zdławią Solidarność i chodziło mi, żeby jak najwięcej sprzętu poligraficznego, książek, innych materiałów dotarło do kraju. Kiedy wybuchł stan wojenny, włączyłem się w działania pomocowe i byłem członkiem największego Komitetu Solidarności, który powstał w Paryżu. W lutym 1982 roku wpadłem, kiedy do komitetu przyszli francuscy lekarze i chcieli coś zorganizować dla Polski. No, możliwości było niewiele, dlatego że granice były zablokowane, więc ja powiedziałem, że trzeba urządzić taką akcję ku pokrzepieniu serc. Czyli i powiedziałem, że kiedyś Wolna Europa zorganizowała akcję wylotu z Bawarii wielkich balonów z literaturą. I pomyślałem, że warto byłoby coś takiego zorganizować, taką mini akcję. No i wybraliśmy, na początku plany były, żeby to zrobić z Berlina Zachodniego, ale to byłoby zbyt niebezpieczne wtedy. I wybraliśmy wyspę Bornholm. I z Bornholmu zostało wypuszczonych 10 tysięcy balonów. Ja przygotowałem cały materiał do przekazania. Każdy balon miał taką torbę wodoszczelną, w której były cztery broszurki po 12 stron. To wszystko ważyło
10 gramów. To było wszystko bardzo dobrze opracowane i wydrukowane to było na bardzo cienkim biblijnym papierze. No to wywołała się burza, bo komuniści oszaleli. Te balony najdalej, z tego co wiemy, doleciały do Zielonej Góry i w bardzo różnych miejscach ludzie to znajdowali. Potem robiliśmy różne akcje ku pokrzepieniu serc. Na przykład zatrzymaliśmy, kiedy przywódcy Solidarności siedzieli, między innymi tam Bujak był, prawda, Frasyniuk i inni. Zatrzymaliśmy pociąg jadący z Paryża przez Warszawę do Moskwy na Dworcu Północnym. Dzięki pomocy syndykalistów z Force Ouvrière, z peronu pierwszego, jak dziś to pamiętam, który był naprzeciwko posterunku żandarmerii i przez pół godziny żaden z żandarmów nie wyszedł na peron, bo wśród nich byli też związkowcy, którzy byli uprzedzeni, bo proszę sobie wyobrazić, no, dworzec kolejowy to był obiekt, że tak powiem, militarny prawie, więc baliśmy się, że będzie jakaś ostra reakcja, a Francuzi w tym są bardzo nieubłagani, jeżeli chodzi o rozpędzanie manifestacji. Ten pociąg został zatrzymany, oblepiony afiszami, mam z tego komplet zdjęć, i tych bodajże wtedy było sądzonych 7 przywódców Solidarności i myśmy wypożyczyli z teatru stroje, takie pasiaki, takie zebry, i tych 7 osób przykuło się kajdankami do rączek tych wagonów. Także były reportaże w telewizji francuskiej, cała prasa o tym pisała. No, to miało skutek, że podsycało się ten ogień, ten żar sympatii społeczeństwa francuskiego dla Solidarności. Wśród takich spektakularnych akcji zrobiliśmy też, wysłaliśmy jacht wyczarterowany chyba w Kolonii, który wpłynął na wody terytorialne PRL-u gdzieś w rejonie koło brzegu. I do morza zostało wyrzuconych 2000 paczek pływających i każda paczka miała po 5 książek miniaturowych z informacją, dlaczego to robimy, że to jest 5. rocznica Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Tam były książki Edition Spotkania, Kultury Paryskiej, Kontaktu, no i innych wydawców, którzy mieli miniaturowe wydawnictwa. Także przez cały ten okres, no, ja nie jestem w stanie nawet wszystkiego tutaj opisać, bo tego było dziesiątki akcji. Organizowaliśmy manifestacje uliczne. Takim wielkim sukcesem było wyświetlenie filmu Robotnicy 80 między nogami wieży Eiffla. Ówczesny mer Paryża, późniejszy prezydent Jacques Chirac, zezwolił na wygaszenie świateł wieży Eiffla. Ten film oglądały tysiące ludzi po drugiej stronie Sekwane, z placu Trocadero. Także no, to były właśnie takie akcje, które miały przypomnieć Solidarność. Druga połowa lat 80. to taka stagnacja wśród emigracji polskiej, utrata wiary w zwycięstwo nad komunizmem i osiągnięcie wolności przez Polskę i Polaków. Pan tej wiary nie stracił. No, muszę powiedzieć, że z chwilą narodzenia się tego potężnego ruchu, jakim był ruch w ogóle na rzecz wolności, ruch Solidarności, no nigdy nie miałem wątpliwości, że to się zakończy zwycięstwem. Nawet kiedy pytali mnie różni ludzie na
jak myślisz, ja mówiłem, no, że ja wierzę, że ja wrócę do wolnej Polski. To ludzie się wtedy tak stukali, prawda, no bo to, pomyśleć, to był 86 rok. Mało ludzi wierzyło, że to się uda. Wtedy też ja bardzo ścisły kontakt nawiązałem z ukrywającym się Kornelem Morawieckim i pomagałem Solidarności Walczącej, bo uważałem, że to jest wtedy był jeden z lepiej zorganizowanych ruchów Solidarności, prawda? Solidarność Walcząca. Wysyłaliśmy masę materiałów, odbiorniki radiowe, jakiś sprzęt do poligrafii. No także nigdy nie zrezygnowaliśmy z tego. No a przede wszystkim ogromne ilości literatury. Mieliśmy ludzi, którzy organizowali transporty żywnościowe i do tych transportów myśmy włączali, na przykład jechały 2-3 ciężarówki, myśmy organizowali jedną ciężarówkę i ją podstawiali. Miałem takiego człowieka, który pracował dla takiego paczkarza, jak to się nazywało, czyli kogoś, kto miał firmę, która zbierała paczki pod Kościołem Polskim i je wysyłała. No i właśnie ten człowiek, który sam też zbierał gdzieś na północy Francji, mówił temu właścicielowi: słuchaj, ja mam już zebrany cały samochód i ten samochód to był tylko nasz z rzeczami. I tam w środku były puszki. Pakowaliśmy to w puszki, idealnie zrobione i zamknięte, z konserwami. Tylko w środku tam były miniatury albo ulotki. Jak Solidarność wezwała do bojkotu wyborów, wysyłaliśmy, no już nie pamiętam, czy to był milion, czy pół miliona ulotek takich samoprzyklejających. Z hasłem: zostań w domu i tak Czernienko głosuje za ciebie, a potem zostań w domu i tak Gorbaczow głosuje za ciebie. Także to były takie duże akcje. Robiliśmy też akcje razem z Afganami. Przypominające o sprawie Afganistanu. Organizowaliśmy różne związki zawodowe, współpracowaliśmy z różnymi związkami, od lewicowych do prawicowych, we Włoszech, we Francji, w Belgii. Współpracowaliśmy też bardzo wydatnie z Janem Kułakowskim, późniejszym ministrem do spraw integracji europejskiej, który był, jak się okazało, żeśmy się kiedyś zgadali, mamy takim małym pomocnikiem w czasie powstania warszawskiego i chodził kanałami. On miał wtedy chyba, nie wiem, 14 czy 15 lat, a stał na czele międzynarodówki chrześcijańskich związków zawodowych, która zrzeszała 10 milionów pracowników na całym świecie. Mieliśmy kontakty właściwie prawie ze wszystkimi. Z tej pana bardzo bogatej historii działań antykomunistycznych i wspierania ruchów niepodległościowych zarówno na emigracji, jak i w Polsce pozostaje jeden wyjątkowy, jedna wyjątkowa działalność, to działalność wydawnicza. Książki pana narodziły i książki pana przez całe życie prowadziły. Do tak, dzisiaj. Tak, do dzisiaj. Jest to już, jak ktoś powiedział, śmiertelna choroba, od której trudno się uwolnić, nawet nie próbuje się leczyć. Książka towarzyszyła mi od dzieciństwa. No, w momencie, kiedy
ta opatrzność mną tak pokierowała, a w zasadzie tym manuskryptem książki księdza Władysława Bukowińskiego, że stałem się wydawcą. Przecież ja nie myślałem, że będę kiedykolwiek wydawał, prawda? To było rzeczywiście niezwykłe, że ta książka odegrała taką rolę. Kiedy ją zacząłem przygotowywać, po pierwsze nie miałem pieniędzy, musiałem te pieniądze zdobyć, zarabiając gdzieś, pracując w jakiejś właśnie tak jak w tej restauracji włoskiej, ale to nie wszystko. Pamiętam, bardzo mi też pomógł pewien jezuita, już nieżyjący, który wydawał Przegląd Powszechny w Londynie, ojciec Mirewicz. Pomogła mi drukarnia polska w Londynie, która tą pozycję skredytowała. Ja potem to zwracałem dłuższy czas. I to była ta pierwsza książka. Potem wydałem dwa numery kwartalnika Spotkania. No a potem to wszystko ruszyło. W sumie przez okres emigracyjny wydałem sto kilkadziesiąt książek. Wiele z tych książek miało odpowiedniki miniaturowe. I ja oczywiście wtedy nie mogłem się przyznać do nakładów. Nie chciałem, żeby też władze bezpieka się dowiedziała. Ale mogę dzisiaj ujawnić, że jeden z tych tytułów to był Cud Jana Pawła II, którego byłem świadkiem. Otóż przybywając w Rzymie, za każdym razem chodziłem, jak to się mówiło, do papy. Miałem możliwość spotykania Ojca Świętego i wręczenia mu jakiejś nowości, którą wydawałem. I tak było przez cały okres jego pontyfikatu, kiedy ja byłem na wychodźstwie. Któregoś razu wydałem książkę Piotra Woźniaka, Zapluty karzeł reakcji. Drukowaliśmy to w drukarni w Rzymie, którą mi polecono, jacyś duchowni mi polecili i powiedzieli, słuchaj, to ci tam trochę pomogą i tak dalej. No nie. I ja to wydawałem bez przerwy. To jest tak jak narkotyk. A ponieważ drukarz przez pewien czas w ogóle nie prosił o pieniądze, więc ja coraz więcej tam dawałem książek. I kiedyś się zorientowałem, że ten dług narósł do prawie 50 tysięcy dolarów. Wtedy to były ogromne pieniądze, bo za to można było kupić małe mieszkanie w Rzymie. I pojechałem specjalnie do Stanów Zjednoczonych i tam w środowiskach Polonii i emigracji politycznej robiliśmy zbiórki. Ja w sumie wtedy nazbierałem jakieś 10 tysięcy dolarów. Przyjechałem do Rzymu i dałem temu drukarzowi, żeby dać temu drukarzowi. W międzyczasie właśnie wyszła ta książka Piotra Woźniaka i ja poszedłem rano, zostałem zaproszony na mszę w ogrodach watykańskich. Było ciepło i tam jest taka kopia groty w Lourdes. I to była msza dla pracowników domu papieskiego. No tam było, nie wiem, 30 osób. I potem wszyscy ci ludzie gdzieś zniknęli. Ja zobaczyłem, że papież do mnie się uśmiecha i tak mnie przywołał do siebie, więc ja podszedłem i daję mu książkę. Mówię, Ojcze Święty, to właśnie jeszcze ciepła książeczka i tak dalej. No i papież tak ogląda, przewraca. Ja potem się zacząłem niepokoić. Dlaczego on tak te kartki przewraca? I nagle słyszę jego taki tubalny głos. No właśnie, jestem już w połowie lektury. Ja mówię, Ojcze Święty, ale ja to wziąłem wczoraj z drukarni.
No i a Ojciec Święty znowu tą książkę przewraca w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. I to tak trwało z minutę. I nagle słyszę znowuż jego głos. No, widocznie ma pan jakieś przecieki. I następnego dnia, kiedy byłem w drukarni, dałem temu drukarzowi wszystkie pieniądze, które nazbierałem, a on mi mówi, a, wabene, to będzie już na następne książki. I ja mówię, słuchaj, ale powiedz mi tak na tego, bo ja znacznie więcej wiszę ci spore pieniądze. No i on zniknął, poprosiłem go, żeby zrobił rozliczenie i on zniknął i pojawił się po pół godzinie i ja patrzę, a z rachunku zginęły chyba jedno albo dwa zera w lirach. I to właśnie wtedy skojarzyłem sobie, że jestem świadkiem cudu Jana Pawła II. Oczywiście o tym mówić nie mogłem, ale kiedy wydawałem książkę Mariana Kukiela, Dzieje Polski porozbiorowe, taka żółta, mała książeczka. To był najwyższy nakład, jaki ja zrobiłem i chyba na emigracji nie było takich 20 tysięcy egzemplarzy. I to było sfinansowane bardzo dyskretnie, no, myślę, że przez właśnie tę osobę. Jana Pawła II. To dzięki łańcuchowi dobrej woli, ludzi dobrej woli, polska emigracja mogła przeżyć, mogła pracować dla dobra Polski, wolnej Polski, oczekiwać wolnej Polski i doczekać się wolnej Polski. Jednym z takich ludzi, którzy pracowali na rzecz wolności naszego kraju, był Państwa i mój gość w dzisiejszym programie, Piotr Jegliński. Bardzo dziękuję, Panie Piotrze, za rozmowę, za ciekawą opowieść. Mam nadzieję, że będziemy niedługo kontynuować. Dziękuję Panu i dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłem przybliżyć ten kawałek historii i tego wiru, w którym znalazłem się w tamtych latach. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie za miesiąc. Do zobaczenia.